Siemano! Tu Gumiś, jeden kanał, to potęga wokalu! Kochani, dobra, lecimy dalej z Eurowizją. Ogólnie tam dzięki za odbiór ostatniego filmiku o Lunie. Słuchajcie, jeszcze tak nie podsumowałem tego wszystkiego. Ja uważam, że ten występ Luny na Eurowizji to był dobry występ, ogólnie rzecz biorąc. Natomiast w porównaniu, w zestawieniu z innymi wykonawcami, po prostu wypadł najsłabiej. Dlatego to nie ma co do Luny mieć pretensje, tylko raczej już do całej machiny eurowizyjnej, która po prostu wybrała tą piosenkę, tą artystkę na podstawie utworu studyjnego. Także nie robi się tak, musimy widzieć występ wszyscy wcześniej i musimy po prostu wybierać na bazie występu live, zrobić polskie eliminacje, tak? Siemano, tutaj Gumiś z przyszłości, jak montuję ten film, oczywiście zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy. Jako że jest nas tutaj już na kanale ponad 2000, ostatnio przekroczyliśmy granicę 2000 osób, no to zbieram pytania do Q&A, także jeżeli macie do mnie jakieś pytania, jeżeli chcecie się o coś zapytać konkretnego, związanego ze mną, no to walcie pod tym filmem pytania i pewnie przez kilka następnych jeszcze będę te pytania zbierał. Nie ma limitu pytań, po prostu pytajcie o co chcecie, ja będę w Q&A odpowiadał na wasze pytania w komentarzach, także zapraszam. Dzisiaj obejrzymy sobie szybko dwa. Oczywiście ja pobieżnie już widziałem ten występ, na pewno występ Szwajcarii widziałem, natomiast występu Irlandii nie widziałem, a bardzo polecaliście mi go zobaczyć w komentarzach, także dzisiaj zobaczymy sobie, cóż takiego kontrowersyjnego tam było, jeżeli chodzi o Irlandię. No i Szwajcaria, oczywiście Nemo z piosenką Cold, której ja kibicuję, bo chciałbym, żeby taki artysta wygrał po prostu Eurowizję, który tak niesamowicie śpiewa i miesza gatunki, style, techniki wokalu, coś co uwielbiam i absolutnie dla mnie to jest mega, mega gość. Ja już widziałem live'a i gdzieś tutaj pewnie będzie w ten filmik, gdzie oceniam ten live właśnie Szwajcarii w preselekcjach, tak? Czy tam w finale preselekcji tych szwajcarskich. Natomiast tutaj no, obejrzymy sobie już pełne show w półfinale, które właśnie zrobił pan ze Szwajcarii. Lecimy, Nemo, Szwajcaria. Po pierwsze, słuchajcie, no to jest radykalna różnica jakby między Polską tutaj a Szwajcarią, a Nemo ze Szwajcarii jest radykalna różnica w poziomie wykonawczym. On brzmi jak z playbacku cały czas. Tam nie ma, że w momentach, kiedy przebija się jego głos za te jakieś, nie wiem w ogóle, czy tu są pół playbacku, ale to brzmi tak dobrze, że ja mam wrażenie, że on śpiewa z playbacku. To jest tylko oczywiście jakby największy komplement dla artysty, bo ja jestem osobą raczej, która dużo wspólnego ma z muzyką i bardzo jakby ciężko jest mnie wprawić w taki zachwyt, w takie osłupienie. On brzmi jak z płyty, on brzmi idealnie, tak? I jestem ciekaw w ogóle, czy ta równoważnie tutaj, czy to jest równoważnie, a czy to jest jakoś elektrycznie sterowane, że nie spadł, po prostu masakra. To jest w ogóle niesamowite, w jaki sposób on tu się porusza, jeszcze zrobił tutaj aj, w momencie tego wyskoku w ogóle, albo ma aż do każdego kroku dopracowaną tą choreografię, no albo to jest playback, bo ja już naprawdę nie wiem, to jest coś niesamowitego i ten rap, słuchajcie, gdyby, no już nie wiem, ja już nie wiem, co mam powiedzieć, bo tak mnie to zaskakuje, on jakby jest tak... Albo tak idealnie śpiewa, bo ja nie potrafię teraz tego sobie w głowie zestawić z wersją studyjną, ale on albo tak dokładnie śpiewa i gdzieś tam jest podkład w tle, ale absolutnie ani o milisekundę po prostu nie wypada z bitu. Te szybkie fragmenty rapowane są mega dobre, albo to jest kompletny playback, bo on aż taką nietypową, jakąś dziwną mimikę robi, ale ja wiem, że ludzie z wykształceniem klasycznym, aktorskim, jazzowym, bardzo często tą mimikę, żeby śpiewać wyraźnie, mają właśnie taką przesadzoną na maksa i on tutaj totalnie to robi. Widać, że to jest chłopak, który na pewno kształcił się wokalnie, muzycznie.
Dobrze, aha, i dodam tylko, że tutaj tam jest jakaś wrzawa na temat jakiejś, że to ktoś jest osobą niebinarną, że jedni tam jakby robią z tego jakieś wielkie... Mnie to nie obchodzi. Mnie kompletnie, ja to po prostu mam w dupie, jeżeli ktoś jakby... klasyfikuje się, czy siebie poczuwa jako ono, czy jest mężczyzną, a jakby czuje się kobietą. Mnie to nie obchodzi, mnie obchodzi sam występ. Sam występ, ja mówię, że to jest chłopak, bo to dla mnie to jest biologiczny chłopak, tak, i odbieram go jako chłopaka absolutnie, a góry ma jak kobieta niesamowite, po prostu klasyczne wykształcenie te... Takie totalne dźwięki, po prostu mega, jakbym zamknął oczy i nie znał wykonawcy, to bym myślał, że to śpiewa kobieta, także nie obchodzi mnie, jak ta osoba się identyfikuje, nie obchodzi mnie po prostu cała ta tam jakaś wojna, czy to ma wpływ jakiś, nie, on jest po prostu genialny, dla mnie jest genialny wokalistą, ta piosenka jest spójna, klei się przede wszystkim każdy element, mimo tego, że tak różny rodzaj wokalu, że tak różne style muzyczne od rapu, przez jakąś operę do popu, to się klei w obrębie jednego utworu, a to jest bardzo trudno zrobić. I że po prostu on ma to tak dopracowane, biega, potem nie słychać nawet wdechów jakichś, nie wiem, czy to może ktoś mu tam dośpiewuje ze sceny chórki, też tak jak w przypadku Luny, słychać te drugie głosy tam, te głosy dołożone, słychać bardzo dużo, ale też zaskakuje mnie, że trochę nie słychać bodajże takie wdechy, które też było słychać na nagraniu studyjnym, a nie słychać takich żadnych, ogólnie, jeżeli się biegnie, jeżeli się poruszasz w taki sposób, no to często słychać to jakby nie takie nierównomierne rozłożenie fali dźwiękowej po mikrofonie, tak? A tutaj tego totalnie nie słychać. No albo on jest tak dobry, co jest dla mnie abstrakcją jakąś, albo faktycznie ten playback jest tutaj bardzo głośny. No nie wiem, nie jestem w stanie tego stwierdzić. Że mu się w głowie nie kręci w ogóle. I aż tak idealnie zaśpiewał. Okej, dobra, po tym thank you so much stwierdzam, że miał mikrofon dość cicho ustawiony, że jakby ten fragment był dużo cichszy niż wcześniej lecący wokal, także mogło tu być bardzo dużo pół playbacku, natomiast mimo wszystko on śpiewał cały ten kawałek i jakby w żadnym miejscu nie było słychać fałszu, kiedy robił wdech i tak dalej, to było to słychać też na końcu po tym biegu. Ogólnie piękne światła, szacun za choreografię, bo nigdzie się po prostu nie pomylił, nie upadł, nie zrobił, wiecie, jakiegoś fuck upu i mega trudne to było każdy krok tak dopracować, także naprawdę szacun dla niego, bo to niesamowity występ. Jeżeli on był trochę kłamany, w sensie takim, że te pół playbacki i wokale tylnie były tak głośne, to zrobił to w taki sposób, że ja nie jestem w stanie stwierdzić. A niby zajmuje się muzyką od lat, tak? Dobra, kochani, jedziemy z drugim teledyskiem, który wielkie kontrowersje wywołał, znaczy teledyskiem, mówię, występem, czyli pani z Irlandii, no i tam było, pamiętam, takie zombistyczny bardzo styl. To sprawdźmy to. Bambi took Doomsday Blue. Dobra, już widać na samym początku, że to wygląda jak teledysk. To jest naprawdę, naprawdę dobrze zrealizowane. Tak po to, jakby ktoś, kto jest odpowiedzialny za wizję, tutaj wiedział doskonale, jakie ruchy kamery, jak obraz ma padać, bo to już od razu widzę, że tutaj naprawdę realizacja będzie na najwyższym poziomie. No przepiękne makijaże, przepiękne makiety i ja mam wrażenie ogólnie, że to jest jakiś teledysk Roba Zombiego po prostu. Jest to tak dopracowane, no ten kadr tutaj z tym po prostu księżycem i ona w samym środku tego jeszcze te rogi, no coś naprawdę przemyślane bardzo mocno, albo jakby to reżyserował Sam Raimi po prostu z, no...
obrazek piękny, taki troszeczkę taki stylizowany na te lata 80., 90., na taki horror movie, coś takiego. I słychać, że tak, że z jakby playbacku jest spuszczone te wszystkie takie mocno, mocno jakby brzmiące przez megafon wokale i tam jest to, to jest studyjnie, a ona jest jednak na przodzie ze swoim naturalnym wokalem i to świetnie razem siedzi ze sobą. Tam naprawdę ktoś też pomyślał nad tym, co ma puścić stylnik wokali z tych playbackowych wokali, a co ma zostać na przodzie jako jej wokal i na razie jest idealnie. I piękny czysty wokal. Piękne ujęcia. No i tutaj to zbliżenie kamery i to wszystko jest tak idealnie zrealizowane, no to wygląda jak gotowy teledysk po prostu, a nie występ na żywo i no jak to się ma do występu Luny, no to widać, że to jest pełna profeska, najwyższy możliwy poziom, natomiast no właśnie, no tak jak powiedziałem, Luna zrobiła dobry występ, show mi się mniej podobał, ale no... Tutaj widać klasę, zawodostwo, totalnie ludzie odpowiedzialni za to. Nie wiem, czy to sama artystka, czy ktoś jeszcze tutaj brał jakby udział w tym wszystkim. To naprawdę jest, lata świetlne wyżej jeszcze. Żeby do takiego poziomu wykonawczego dojść, to trzeba naprawdę mieć to wszystko bardzo przemyślane, wyćwiczone. Choreografia piękna, ujęcia kamery w tych miejscach, gdzie trzeba i tak dalej, i tak dalej. I kolejne piękne ujęcie. No, ten scream tak średnio wyszedł. Ten już lepiej. No nie, no naprawdę. Jako widowisko absolutnie coś 100 razy lepsze niż Szwajcaria i 1000 razy lepsze niż Luna. Okej? To było taki naprawdę performance na najwyższym poziomie. Bardzo mi się to podobało ogólnie, nie? Nie wiem, czy tam jakieś skandale są wokół tego, ale to jest taka konwencja horroru, to trzeba też zrozumieć. To no, Amerykanie lubią takie rzeczy robić. Mega jakieś, wiecie, Slipknot, jakieś takie rzeczy. No, coś w konwencji horrorowej, ale to jest wszystko. Wszystko właśnie spektakl, piękny teatr muzyczny, tutaj mieliśmy naprawdę i wokalnie też, wiecie, no czyste, znakomicie screamy, trochę gorzej, chociaż ten ostatni tam ja! I zaczęty ten od falsetu w taki sposób, nie? No to też trzeba troszkę się podszkolić w tym, żeby zrobić takie coś dobrze, okej? Tak więc dla mnie naprawdę fenomenalne występy tutaj Szwajcaria, wokalnie przede wszystkim, absolutnie genialnie. No a tutaj Irlandia, te wokale po prostu nie były aż tak, aż jakby tak wymagające, powiedzmy sobie, ale sam performance, sam show był niesamowity dla mnie, pięknie zrealizowany, fantastyczne ujęcia kamer, scenografia, makijaże, choreografia, no genialnie dla mnie. Tutaj cała wizja zrobiła dużo, bo sama piosenka jakby bez obrazu nie byłaby tak dobra, a z tym obrazem jest pełna, jest dopełniona w 100%. I chyba tyle ode mnie dzisiaj. Gumiś, potęga wokalu. Siemano!